kraju. Każdy kraj, po prostu jak z tego co widzę, przyjechał do Brukseli, nie jest jak tu spróbuje siebie robić, prawda, z rycerzem Europy, że walczy z Cameronem, lwem Cameronem, czy jakimś tam wężem Cameronem i tak dalej. Histeria absurdalna zupełnie. Ani nie walczy z nim. Ja po opowieści legendarne o tym, że dwie godziny się spłuczył za Cameronem, pytałem dyplomatów, nikt tego nie widział, więc chyba siedział w pokoju i w swoim własnym i chyba, nie wiem, co popijawszy, kłócił się z Cameronem, którego miał przed oczami, a mimo, że nie było w tym pokoju. Tak czy owak. Większość krajów przyjechała do tej Brukseli z bardzo kompletnymi pomysłami. A chcę mieć więcej na to, a tu chcę mieć wyjątek od tego. Tam występuje w tym dokumencie Van Rompuya, kompromisie budżetowym, mnóstwo krajów z nazwy wymienionych. Że Litwa dostanie dodatkowe pieniądze na to, a Bułgaria na tamto, a południowe Włochy na tamto, a kraje, które miały mniejsze PKB, to są zwolnione z tej opłaty, a tamci na coś innego, a Polski tam w ogóle nie ma. Znaczy, że myśmy nie mieli żadnych specyficznych polskich celów negocjacyjnych. Bo tylko byliśmy zafiksowani tych 300 miliardów z kampanii wyborczej. I oni dobrze wiedzieli te wszystkie cwaniaki, bo to jest czasami cwany Policji Europejskiej wtedy. Że Polska będzie walczyła o te pieniądze duże, o tę pulę generalną, to już nie to Polska dla nich zrobi. No, niech tą robotę wykona Polska. A my po cichutku na boku będziemy zapewniać nasze sprawy konkretne, prawda? Właśnie tutaj 10% na tamto, tutaj 5% więcej na tamto. Tak? To jest trochę tak, że my walczymy jak zwykle, jak trochę naiwni o te duże jakieś sumy, a pozostali załatwiają swoje interesy. Z tego powodu bardzo wyraźnie widać, że my walczymy o generalnie, a tam załatwiają swoje interesy. Tylko żeby wiedzieć, co się chce załatwić, to trzeba wiedzieć, jakie interesy są, a to ja nie wiem, czy to do końca jest jasne. I rzecz ostatnia, za długiego wstępu. Problem z nami jest taki, jak Państwo wiecie, z naukowcami, że dla nas jednostką czasową jest 1,5 godziny. Bo to jest dwa wykład. Mianowicie w tym dokumencie dotyczącym budżetu europejskiego na przyszłe 3 lata pojawia się bardzo wiele zapisów prawnych, które utrudnią to, żeby do tych pieniędzy się dostać. Te pieniądze są, tak naprawdę budżet europejski, ten 7-letni, to są pieniądze za szybko. Tak? To jest to mówienie, pomachają nam tymi pieniędzmi, tyle ewentualnie może wam przypaść. Ale jeśli zrobicie to i tam. I ilość tych rzeczy, które trzeba będzie wykonać, żeby po te pieniądze sięgnąć, wzrasta znacznie. I dzisiaj w zasadzie, jak się ten dokument czyta, jak się ma jeszcze w głowie to, że Tusk chce Polskę wprowadzić do paktu fiskalnego, to efekt jest taki, że po te pieniądze będziemy tylko wtedy mogli sięgnąć, jeśli poddamy nasz budżet państwa, naszą politykę finansów publicznych kontroli Brukseli. Jak się nie poddamy kontroli Brukseli, czyli jeśli nie Bruksela będzie nam pisała budżet państwa, że mówiąc, a trzeba ściąć tyle miliardów na refundację leków. Nie możecie państwo mieć tyle refundowanych leków, bo to za dużo. Prawda? Albo nawet za dużo macie emerytury, albo przedłużcie wiek emerytalny do 78 lat. Znaczy, bo tak nam wyszło z naszej kalkulacji, że tak powinno być w Polsce. Prawda? Jak się temu nie poddamy, potem się okaże, że pieniądze też nie będzie tych pieniędzy. To jest prosta kwestia Van Rompuya, tak zwana przez elegancko warunkowość makroekonomiczna. Są zadłużeni PKB. Tak, więc problem polega na tym, że te pieniądze mogą.